kosmiczne zarobki, super promocje kryptowaluty z gwarancją wzrostu, losowania nagród za żetony. Tego typu oferty można znaleźć w internecie i wiele z nich to oszustwa. Dlatego jeśli chcesz zarabiać w sieci, pamiętaj, że dla Twojego bezpieczeństwa kluczowa jest jedna rzecz. Twoja własna czujność. Dlatego, że przez tych kilka czy kilkanaście ostatnich lat oszuści się bardzo rozwinęli i oszustwa są dużo sprytniejsze i dużo trudniej je wykryć. Dlatego dziś pokażę kilka przykładów takich oszustw. Bank Pekao S.A., partner odcinków o bezpieczeństwie, przypomina o zasadach bezpiecznego bankowania. Jednym z najczęstszych rodzajów oszustw są oszustwa w sklepach internetowych, tak zwane super promocje, które dają ogromne zniżki, na przykład 80 czy 90%, ale za to bardzo krótki czas tej oferty, na przykład do jutra czy do pojutrza, więc jeśli chcesz z niej skorzystać, nie możesz się zastanawiać, musisz zrobić to jak najszybciej. Przykładami takich oszustw może być oferta, która brzmi: tylko przez 24 godziny buty w cenie 100 zł, jutro wrócą do normalnej ceny 900 zł. Albo: uwaga, zostało 10 godzin, by skorzystać z 80% promocji, to twoja ostatnia szansa. Pamiętaj, że oszustowi chodzi o to, żebyś poczuł, iż złapałeś wyjątkową okazję i żebyś się nie zastanawiał, tylko działał w pośpiechu, bo okazja jest tu i teraz i jutro jej nie będzie. Zazwyczaj w takich przypadkach towar nigdy nie dociera do kupującego, a pieniądze do niego nie wracają. Dziś tego typu sklepów jest mniej, bo rynek przejęły wielkie platformy handlowe. Wciąż jednak, jeśli gdziekolwiek w sieci kupujesz, pamiętaj o tym, żeby sprawdzić możliwie jak najwięcej danych sprzedawcy, takich jak imię, nazwisko, adres siedziby firmy czy wpis do KRS. Przejrzeć regulamin, bo tam mogą być różne kruczki prawne, na przykład brak możliwości zwrotu towaru, co jest niezgodne z prawem. Jeśli kupujesz na platformie, sprawdź historię transakcji i ocen danego sprzedawcy. Jeśli wciąż masz wątpliwości, zadzwoń do sklepu, o ile podał na stronie swój numer telefonu. No i płać w sieci kartą, bo nawet jeśli wpadniesz w pułapkę, to dzięki usłudze Chargeback dostaniesz od banku zwrot pieniędzy. Chargeback to standardowa usługa dla kart Visa i Mastercard, która jest zabezpieczeniem dla klienta właśnie na takie sytuacje. Odkąd w sieci pojawili się youtuberzy, blogerzy, influencerzy, pojawiło się też jeszcze więcej kryptoreklamy. W Polsce Łokik dopiero teraz zaczyna zajmować się rynkiem influencer marketingu, dlatego każdy musi być czujny sam, gdy ogląda posty czy relacje influencerów. Bo nie wszystko, co oni pokazują, jest szczere i płynie z serca. Wiele z tych rzeczy to właśnie kryptoreklama. Influencerzy nie podpisują reklam, no bo to jest w ich interesie. W końcu dostają za to po kilkadziesiąt czy nawet setki tysięcy złotych. Po drugie, i być może nawet ważniejsze, influencerzy nie są przecież żadną gwarancją tego, że produkt czy usługa, który reklamują, są dobre, że to nie jest żadne oszustwo czy wyłudzenie. Zresztą w Polsce już nieraz się tak zdarzało, że influencerzy reklamowali jakieś oszustwa, jakieś lewe wkładki do butów poprawiające samopoczucie, czy żele do zębów, które niszczyły dziąsła i tego typu rzeczy. Pamiętaj, influencer to nie jest żaden autorytet w kwestii decyzji zakupowych, a już tym bardziej w kwestii zarobku. Zacznij od podstaw, czyli zarejestruj się w minimum 5 programach, które będą podstawą Twoich przychodów pasywnych. Ani ja, ani żaden inny lider zarabiający dziś minimum 1000 dolarów dziennie w internecie nie pominął tego kroku. To fragment opisu oferty jednego z polskich influencerów biznesowych, który chwali się tym, jak to świetnie zarabia w internecie. Widać w niej takie typowe hasła, czyli pasywny zarobek, szybki zarobek, 1000 dolarów i niski próg wejścia. Nie ufaj w żaden szybki ani łatwy zarobek w sieci. Czy to są kryptowaluty, czy jakieś inne instrumenty finansowe, wiedzy na ten temat szukaj w instytucjach do tego przeznaczonych, a nie w internecie. A będąc przy kryptowalutach, to bardzo niebezpieczny rynek. Kryptowalutowi naciągacze krążą po social mediach i nagabują ludzi w prywatnych wiadomościach. Metody mają podobne co biznesowi coachowie, czyli oczywiście szybki zarobek, wysoki zarobek i gwarancja tego zarobku, co najważniejsze. Zazwyczaj zapraszają do programu partnerskiego albo do tak zwanych dropów monet. To takie specjalne wydarzenia, w których twórcy kryptowalut rozdają te waluty za darmo internautom drogą losowania. Niestety, bardzo dużo oszustów próbuje właśnie na takie fałszywe dropy naciągać w social mediach. Wysyłają w prywatnych wiadomościach zaproszenia, czasem jak się kliknie link, to oczywiście łapie się jakiegoś wirusa. Te dropy istnieją, ale ich organizatorzy nie reklamują się w prywatnych wiadomościach na Twitterze, ani nie wciskają ich poprzez lewe linki w sponsorowanych postach w social mediach. Jeśli faktycznie chcesz spróbować swoich sił w kryptowalutach, pamiętaj, że ten rynek jest niebezpieczny i nie w pełni uregulowany. Po drugie, jeśli wchodzisz w to, skorzystaj z najbardziej zaufanych platform do handlu. No i po trzecie, zainwestuj tylko i wyłącznie tyle pieniędzy, ile możesz stracić.